insane? Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam Was w kolejnym odcinku w naszej serii The Tormented Souls. Moi kochani, to już drugi odcinek, nagrywam go ciągiem. Myślę, że drugi dzisiaj w zupełności mi wystarczy na dzień dzisiejszy, więc myślę, że dużo się tu będzie działo. Jak już beboki są do zabijania, no to może być grubo. Najważniejsze, żeby one mi się nie pojawiały, słuchajcie, w jednym i tym samym miejscu, bo będzie wtedy słabo. Ja wiem, że tam było to przejście w tym pokoju medycznym w dół, ale wola... Mamy beboka. Słyszałam to. Cholera. Ja pierdzielę. Ja już mam caution. Nie za dobrze. Jakiś dziwny cień jest za mną. Może to beboki? Dziwne, nie? Okej. Okay. Jakaś morfinka by się przydała. O, wow. No to chyba te beboczki, co? Czekajcie. Muszę się poprawić. O, cholera. Dobra. X-ray image. Aha. Z narzędzi do chirurgicznych jest napis help. Spoko. No. No ja tu już po prostu mam jakiś deficyt nabojowy. Notatki kolejne. 1941. To jeszcze o wiele, wiele wcześniej niż tamta akcja z naszymi bohaterami. Może to jest, słuchajcie, też notatka żony Williama, dlatego że tutaj jest mowa o jej ojcu. Gdzieś wchodził, nie wiem, nie rozumiem tego, o 1:30 nad ranem wchodził do mauzoleum. Wkładając trzy jakieś elementy do czegoś tam. Robił to po cichu. Śledziłam go z dystansu. Starałam się nie hałasować. I nie chciałabym zostać nakryta. Aha, że jakby w grobowcu matki mój ojciec uklęknął. Aha, że uklęknął i zaczął się modlić do posągu jej matki, czyli jego żony. Czułam się winna, śledząc go. Jakby poruszył ją widok tego, co zobaczyła. Miałam już zamiar odejść, kiedy ojciec wstał i oparł się jakby o statuę aniołka. Ale jakby ten grobowiec matki nagle się poruszył, no i jakby zrobiło się jakieś, słuchajcie, tajemne przejście. Zszedł na dół po schodach. Moje, jakby, no ona nie chciała już odejść, tak? Nie chciała już odejść, no i postanowiła go jednak śledzić dalej. Aha, w środku usłyszałam jakieś metaliczne dźwięki i echo jakiejś ściekającej wody. Kilka chwil później napotkała się właśnie na drabinę, zeszła na dół i znalazła się w jakimś długim kamiennym tunelu pokrytym czymś, nie wiem, co to jest, pipes and sewage. Pewnie jakaś może, nie wiem co. No i słuchajcie, no podążała za tym ojcem. Okej, okay. Czyli były jakieś wielkie metalowe drzwi i jakby byli tam w pobliżu również dziwni mężczyźni, ubrani w jakieś dziwne ubrania.
właśnie jakby byli chronieni przed radioaktywnością. W rękach trzymali ogromne hammer, czyli, Boże, młotki. Mój ojciec dołączył do grupy. And they received him. Odebrali go. By razem wzięli te młotki, nie wiem. Ale to oni mu coś zrobili, tak? Nie. Założył też również ten sam jakby strój, co i oni. Okej, czyli zorientowali się, że ona tam jest i próbowali ją dogonić. Masakra, uderzali młotami w ziemię. No, straszna historia, nie chciałabym być... Co tu jest na ziemi? O fuj, jelita. No, morfinka, bardzo dobrze. Za niedługo jakiejś będę musiała niestety użyć. Mamy drugą... Mamy do tego pacjenta, bardzo dobrze. Gdzie to było? Nie mogę, dlaczego? Przydałoby się, nie? Dobra, no to proponation. Wróci się tam do księżyn. Ja nie chciałabym być tylko tutaj zaatakowana, bo bym się po prostu wkurzyła. Pytanie, czy tam, czy tu? Tutaj chyba, nie? To było tu. Jo. Dobra, no to ja bym chciała ci wsadzić to serduszko, mogę? A mogę to najpierw combine. Mogę to combine. I mogę to use. Wsadź mu to. Jak to it doesn't fit? Jak to? Czyli to nie tu. No dobra. No to słuchajcie, idziemy tam na dół w takim razie, nie? Mam wyjście? Nie mam wyjścia. Trzeba się zmierzyć ze swoim strachem. O wow! Jakieś lustro. Ja widziałam to, ja nie kojarzę tego. Aha, że pod tymi płachtami kryją się manekiny. No, żeby to tylko były manekiny. Znaczy ja nie powinnam tutaj, słuchajcie, bo to jest bardzo ciemno. Ja proponuję odpalić właśnie. O. Wow, jaki krzyż. Uźwa. To co, tyle tutaj będzie? Czy coś jeszcze? Dobra. A, że możemy jakby użyć tego, no właśnie. Na tych świeczuchach. O. Mam wyjście? Nie mam. Muszę przejść. Czy to nie jest to miejsce, o którym czytaliśmy? Tylko, że tam nie... Bo tam nie było wzmianki. Dotyczącej lustra, nie? Wow. No dobra. Wiecie co, wezmę sobie do ręki broń. Ja zaraz ginę.
Nie jest dobrze. Danger. Morfina raz. Caution. Ja pierdzielę. Nie jest nic dobrego i w ogóle mam mało amunicji. Dajcie mi coś. Morfina. No dobra, fajnie, ale ja bym chciała amunicję. Co to jest? No, nie wiem jak to otworzyć. Jest zbyt zardzewiałe, żeby tym poruszyć. Czy siły. No dobra, wiem, być może to pokrętło będzie nam tutaj potrzebne. O, no nareszcie. Teraz tam podejdę. Czekaj, ta. Bo tutaj to ja bym sobie odpaliła. O. I can't open it. To jest to samo zdjęcie tej pielęgniarki, co i tam. Kojarzycie? Okej, okay, jakieś narzędzia chirurgiczne nie wyglądają na dobrej kondycji. No to, aha, to może temu dzieciakowi trzeba to wsadzić. A czym dzieciakowi? Lalce. Aha. Wiecie co? Wydaje mi się, że teraz, jakby skoro to ożywiliśmy, to te zwłoki również będą żywe. Nie wiem, jakąś mam takie dziwne przeczucia. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to było w domku. Ja już tego po prostu nie pamiętam. Serio? Tu nic więcej nie ma? Szkoda. Sprawdzimy, przekonamy się zaraz. No, dokładnie o to mi chodziło. Jo. I teraz tak. To trzeba sobie połączyć z tym. Świetnie. I teraz, czy my tym sobie otworzymy, wiecie co? Czy my sobie tym otworzymy któreś z tamtych drzwi na dole, które trzeba otworzyć siłą? Być może. Ja bym się tam przeszła jeszcze raz. Niestety nie. A te? Ale czemu egzam? Czyli to nie tutaj. No dobra, to będziemy szli teraz zwiedzać kolejne inne miejsca. W takim razie jak nie tu, to nie tu. Przerażające dźwięki. Tylko tyle wam powiem. Dobra, tutaj już możemy używać broni. Bo światło mamy. Także no, wracamy się. Chciałam powiedzieć, że wiem, gdzie tego użyć. Na tych drzwiach tutaj. No właśnie. Wow. Robi wrażenie cała posiadłość. Wow. Pięknie. Trzeba było najpierw pozbierać cokolwiek, co tutaj jest. Jeżeli tu coś leży. To wygląda trochę, mi przypomina posterunek policji, słuchajcie, w Rezydencie dwójce. Stare pianino. Nie wiem, jak grać. Trochę tak wygląda, nie?
jak opuszczony posterunek policji. Oczywiście jest to po prostu stara posiadłość. Coś jest w tych śmieciuchach. Jest tam coś na dole. Ja już w ogóle idę... Aha, nie pójdę tam, bo tam jest ciemno. Tam trzeba by było z zapalniczką podejść. A to jest otwarte? To nie są te, które mi przyszłam? Nie, to jest chapel. Okej, chapel, to my za chwilkę tutaj przyjdziemy. Bo była mowa o chapel. O, góra też jest z jedzenia. Ja pierdzielę. Skąd ja przyszłam w ogóle? Bardzo dobrze, że jest zamknięte. Bardzo mi się to podoba. Tu jest coś do użycia, nie? No, nie mamy, żeby się stąd wydostać. Nie będzie takie proste, niestety. Skąd ja przyszłam? Kojarzycie? Stąd chyba. Dobra, stąd na pewno. No to wiecie co? Zanim jeszcze przejdę do tego chapel, to chciałabym zobaczyć, co jest tam na dole. Zamknięte od drugiej strony. Jakoś mnie to nie dziwi. Okej, jakieś zagadki. To się zapewne otworzy, kiedy tu włożymy to. No słuchajcie, takie jak właśnie w jedynce posiadłości też, tak? Pod schodami było coś. Tak trochę taka anegdotka tutaj troszeczkę. O, bardzo dobrze. No to słuchajcie, wracamy i idziemy do chapel. O, tam twierdził, że przecież widzieliśmy się z księdzem, prawda? On tak obstaje przy tym, więc... Mamy mapę. O matko, serio. Teraz sobie zerknę do tej mapki. Gdzie to nazwę? Jest jeszcze jakiś. Jest, bo słyszę. No jeszcze? Serio? Niezniszczalni oni są, naprawdę. Nie mam nic niestety, żeby tu wrzucić. Ja już się pozbyłam wszystkich możliwych przedmiotów. O, coś tu było. Morfina, dobra. Trzeba by było użyć, byśmy z tym z fine chodzili, a nie z caution. Co to jest? Rozbite coś. Rozbita statua Jezusa. Wygląda, jakby spadła z krzyża. No cóż, każdego szkoda. To są jakieś drzwi. O cholera, i jeszcze otwarte. Najchętniej by były, cieszyłabym się, jakby wszystkie drzwi były pozamykane i w ogóle byłby bug i nie można by było przejść dalej. Nie no, żartuję, bo chcę przejść tą grę, ale czuję niepokój. Nie wiem, tym? No bo nie. O, wow. Po prostu dało się otworzyć. Być może ta zamrażalka będzie nam do czegoś potrzebna, tylko na razie na pewno nie mamy nic, co moglibyśmy zamrozić, ale słuchajcie, dobrze wiedzieć. Bardzo dobrze wiedzieć. You won't leave this place. Ok. O kuźwa. No to są raczej zwłoki człowieka. Co tu się do cholery dzieje? Też bym chciała wiedzieć, ale myślę, że tak szybko się nie dowiemy. Myślę, że nie. O! Ale wiecie co, to nas gdzieś do jakiejś piwnicy prowadzi. Ile mam tych naboi?
dramat jakiś. Serio. Insert disk, no write me keyword, ale ja nie mam nic. Słuchajcie, nie mam nic, co mogłabym włożyć do tego komputera. Ja mam tylko wrażenie, ja mam tylko nadzieję ogromną. Ojej, zaraz tam podejdę. Ja mam tylko ogromną nadzieję. A bottle of nitric acid that can corrode metal over time. Wiecie co, zapalę sobie zapalniczkę, no bo ewidentnie trzeba to zrobić w tym miejscu, żeby móc przejść dalej. Jeszcze sprawdzę z drugiej strony te półki, ale chyba tu nic nie było. Ciekawe, jakie drzwi nam odblokowywuje. Gdzie ja jestem? Jakaś ręka, Boże. Ja nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle. Matko Boska. Tu jest tyle miejsc do zwiedzenia, że sobie nawet sobie nie wyobrażacie. No hit. Nie mam pojęcia, co mogłabym tu użyć. Na pewno nie tego. Coś trzeba będzie tu rozpieprzyć, albo coś wprowadzić jakby... Nie wiem, to jak coś pod napięciem jakby było. Aha! I tu było to zejście, kitchen. Tak, dobra, okej. Okay. Fajnie się to ze sobą łączy, dobrze. Podoba mi się to, ale teraz to moja droga, zabierz broń, dobra? Okej, okay, to ma sens. No to teraz pozostaje nam jeszcze tutaj. Coś, poczekajcie, zaraz zobaczymy te drzwi. Ale tu coś jest. Co tu chodzi? Nie, czekaj. Moment. Co ja mam? O, to jest jakaś winda. Może będziemy musieli... Dobra, a weź jeszcze zapal, bo może ona nie widzi tutaj czegoś, co jest na przykład na tym stoliku, ale nie. To się błyszczy, bo można to, wiecie co? Można to przesuwać, ale na razie nie mam gdzie. Trzeba sobie generalnie tutaj tą windę pewnie otworzyć i wywieźć to gdzieś do góry. Tylko jeszcze nie wiemy po prostu po co. Także no. To tylko te drzwi w tym miejscu mi jeszcze zostały. Pokój z sejfem zapewne. Bo taka muzyczka. Okej, ale ja tu w ogóle nic nie widzę. Jest taśma. Na pewno tutaj się niebawem przejdę, jak będziemy kończyć ten odcinek. Shotgun, to już nie będzie śrutówka. You shouldn't have come here. Nie powinnaś tu przychodzić. Jakby prześwietlenie. Na prześwietleniu widać, że jakby ta statua ma serce. I figurka jest nam znajoma. Była, słuchajcie, w głównym holu. Jo, pamiętam. A te drzwi, gdzie nas tu doprowadzą? Dobra. Nie idę tu na razie. Dlatego, że za bardzo nie mam gdzie. Tak się teraz zastanawiam. Przecież jak wyłączę tą zapalniczkę, to jestem w czarnej dupie, nie? Tak sobie myślę. Podejdę jeszcze tam na górę do tej... A tu jeszcze są drzwi. Kolejne na jakiś Tetris w ogóle. Tetris!
podejdziemy tam piętro wyżej, zobaczymy, co to jest. A ona była tutaj na samej górze, nie? To była ta statua. Widziałam ją. A jej nie brakuje rączki właśnie? Nie wiem, co mogłabym na niej... Nimfa jakaś. No nie no, ona ma ręce. Sprawdźmy, co jest u góry. Z drugiej strony zamknięte. Przepiękna posiadłość, naprawdę. Jest to tak cudowne, cudownie zrobione i tak spieprzyć twarz. Ale okej, ja na razie o tej twarzy nie myślę, bo w zasadzie jej w ogóle nie widzę. Okej, dwa aniołki obrócone w swoim kierunku. Drzwi otwarte. Kolejna klapa? Jo, patrzcie. Kolejna klapa. Dziwne rzeczy tu mają. Kalendarz. Zaczęło się na 94, na 15 listopada. Wow. Tu mogę też coś odsłuchać, ale niczego nie mam do odsłuchania. Wiecie co, zapalę tutaj zapalniczkę, dlatego że... No właśnie, ona wielu rzeczy nie widzi, jak tej zapalniczki po prostu nie ma. O nie. Nie, słuchajcie, ja tak się nie będę daleko dzisiaj zapuszczać. No disk, ok, czyli nie wejdę tu tak. Mamy mapę kolejnego skrzydła. Aha, nie no, spoko. Masakra. Ciul, przechodzę tędy. Najwyżej będę to powtarzać. Tak, 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 światło! Nie! Co chodzi z tym? Dobra, weź broń. Dobrze, że dają nam naboje. Ale masakra. Saving room. Kolejne. Matko Boska. Tylko słuchajcie, od save'a do save'a. Rozejrzyj się tu. Pójdę jeszcze w tą drugą Mańkę i zaraz tu wrócę oczywiście. William... A, w 67. William wrócił z jakiejś dalekiej, długiej podróży. Widzę... Mogę dostrzec jego auto z mojego okna. Aha, nie mogłam się z nim udać, dlatego że nie czułam się zbyt dobrze. Co powinnam teraz zrobić? Co powinnam mu powiedzieć? Zapewne nic. Jedno spojrzenie mogłoby wystarczyć. Nie byłoby dla mnie to konieczne, aby mówić cokolwiek. Okej, o co chodzi? O Boże. Czyli co, straciła dziecko. Czyli jedno spojrzenie powie wszystko. Okej. Straszne, moi drodzy. Kolejną taśmę dostanę? Oczywiście, że tak. O, stetoskop. Myślę od razu, gdzie ja mogłabym tego użyć. Weź no, zobacz tu na ten obraz. Sztuka abstrakcyjna, ble, ble, ble. Dobra, 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 my tu zaraz przyjdziemy. O, mamy nabojki, bardzo dobrze. Dobra, zaraz tu wrócimy. Jeszcze chciałam zobaczyć, co jest po drugiej stronie, zanim zakończę dzisiejszy gameplay.
Panowie, mam... Okej. Mam nadzieję, że mnie nie ciachną. Nie, no było jeszcze jeden tu bebok, nie? No właśnie. Aha, tu zamknięte. A może to? Coś jeszcze? Serio? Coś jeszcze? Chyba nie stetoskop raczej. Jeszcze coś! Only those who know the beating heart of John Gibson's reaction may enter. Czyli przypuszczam, że w jakiś sposób to serce biło tego Gibsona, tak? Nie wiem, ileś tam na minutę uderzeń i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób niby miałam... Ja się boję przez te miecze przechodzić. Ja czuję, że prędzej czy później pierdykną mnie po prostu. Dobra, moi drodzy. Idziemy to zasejwować i będziemy to kończyć. Zobaczymy, co nasza bohaterka będzie miała teraz do powiedzenia. Wiecie co, ale ja proponuję, jeszcze moment, wykorzystać sobie jedną morfinkę, bo naprawdę tak chodzenie z tym kołuszem to nie jest fajne. No, teraz możemy na full HP zapisać nasz progres i posłuchamy, co ma do powiedzenia, dobra? Na tym pierwszym slocie. Will be overwritten, ok. Nic nie powiedziała. No to może nie zrobiliśmy żadnego progresu tak naprawdę. Może jak zrobimy jakiś postęp w grze, to wtedy będzie miała coś do powiedzenia. Dobrze, moi kochani, ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Dajcie znać, czy seria wam się podoba. Ja myślę, że dzisiaj już nie będę kontynuowała. Zostawię to sobie na następne dni powolutku. Nie wszystko naraz. Zobaczymy, co tam dalej ma dla nas tutaj twórca gry do zaoferowania. Dajcie znać, czy dobry wybór z tym strojem, bo jestem mega ciekawa. Jakby no, seria już zapewne, jak oglądacie, jest już cała nagrana. Też już bym chciała być bo chciałabym wiedzieć, co tu się tak naprawdę odwaliło, moi drodzy. Dobrze, kochani, dziękuję i do usłyszenia, moi drodzy. Pa, pa.